Cześć, witam w kolejnym odcinku Bad Show. Dzisiaj u nas rozmowa z Janem Ziobro oraz typy na najciekawsze walki bokserskie. Jan Ziobro ma za sobą najlepszy sezon w karierze. Jak wspomina swoje zwycięstwo w Engelbergu oraz udział w Igrzyskach Olimpijskich? Zobaczcie. Panie Janku, sezon najlepszy w Pana dotychczasowej karierze. Proszę powiedzieć, czy było coś takiego specjalnego w przedsezonowych przygotowaniach, że udało się osiągnąć życiową formę póki co w tym zeszłym sezonie? Myślę, że lato już było dobre. Lato to jest okres przygotowawczy do zimy, tak jak zawsze to podkreślamy. I myślę, że to lato już było na tyle dobre, że napawało ono nas optymizmem do tego, że w lecie też będzie, przepraszam, w zimie też będzie dobrze i lato przeskakałem na dosyć dobrym, wysokim poziomie i to było głównie takie podbudowanie do zimy, że w zimie też się da radę. Najlepszy moment to był Engelberg, ale w zasadzie Pan trzymał chyba najrówniejszą formę praktycznie, nie mówię tutaj o Kamila z naszej kadry, dopiero pod koniec troszeczkę tych sił zabrakło. Proszę powiedzieć, no musieliście jakoś mocniej się przygotowywać fizycznie do tego sezonu? Nie, myślę, że nie, myślę, że nie. Myślę, że tutaj też to był mój pierwszy sezon i tutaj też doświadczenia może w pewnym sensie brakło już pod koniec. Choć też czułem się już zmęczony na sam koniec, nie było lekko, ale tak jak mówię, to był pierwszy sezon, pierwszy tak długi sezon razem z latem, jeżeli byśmy go liczyli, to był bardzo, bardzo długi, bo jako jedyny polski zawodnik chyba miałem najwięcej startów do tej pory. Mogło być, mogło tak być, a wcale nie musiało, ale jednak tej siły na sam koniec brakło już. Jak Pan teraz z perspektywy czasu wspomina to zwycięstwo w Engelbergu? Na pewno jeden z najlepszych, albo jak nie najlepszy moment w mojej karierze, także czasami ten skok sobie jeszcze puszczam na YouTubie i oglądam go. I czasami nawet mi się łza w oku zakręci, jak widzę. Fajnie, super. Na pewno napawa to optymizmem do tego, że można walczyć i można skakać na dobrym poziomie. Bo Pan mówi, że Pan jest zawodnikiem raczej odpornym psychicznie, czyli wtedy ta druga seria, wracając jeszcze do tego pierwszego miejsca, nie czuł Pan jakiejś wielkiej presji na sobie wtedy, kiedy Pan szedł na górę skocznie oddać ten zwycięski skok? Powiem tak, czułem, że to będzie mój dzień nie chciałem po prostu w niczym już przeszkadzać, po prostu szłem, tak jak ten mój już głośny napis na nartach mówi, kierowałem się nim i wiedziałem, że Anders skoczył daleko przede mną, bo była wrzawa na trybunach, ale nie wiedziałem, jak skoczył daleko i też czułem, że jestem w stanie skoczyć daleko i oddać dobry skok i wiedziałem, że jeżeli skoczę to, na co mnie stać i nie będę nic kombinować, to jestem w stanie walczyć i po prostu udało się. Wiadomo, że poprzednie Igrzyska Olimpijskie oglądał Pan w telewizji. Czy to, jak był Pan w tej wiosce olimpijskiej, przeżył to jako sportowiec, jako zawodnik, zmieniło Pana wyobrażenie o tym, jak taka największa impreza zimowa, sportowa wygląda od wewnątrz? Czy coś był Pan zadowolony tymi Igrzyskami, rozczarowany? Jak Pan w ogóle wspomina je? Ciężko mi jest porównać, bo nie byłem, tak jak tutaj mówimy, nie byłem na wcześniejszych, ale na pewno Igrzyska to jest bardzo dobra sprawa, bardzo dobrze się tam czułem i na pewno chciałbym pojechać na następne, także cóż mogę więcej dodać, nie jestem rozczarowany, jestem po prostu zadowolony i tak jak mówię, no Igrzyska to rzecz, na którą nie jeden z zawodników chciałby pojechać, sam wyjazd na Igrzyska jest już docenieniem, a mi się jeszcze udało tam dobrze skakać, także jestem jak najbardziej z tego zadowolony. Stawia Pan sobie jakieś konkretne cele na przyszły sezon? Moim celem zawsze jest to, żeby skakać dobrze, dobrze i równo, także na pewno jakieś cele sobie postawimy, ale najgłówniejszym celem będzie to, żeby skakać dobrze, bo jeżeli skaczę dobrze, to po prostu wyniki przychodzą same. Maciej Miszkin specjalnie dla nas postanowił omówić najciekawsze zbliżające się walki bokserskie. Jak uważasz, jak się może zakończyć rewanż na tej gali, do której walczysz, czyli McCall kontra Rekowski? Ze względu na to, że to jest 10 rund, myślę, że będzie miał Marcin bardzo ciężko. Marcin to bardzo sympatyczny chłopak, obdarzony bardzo silnym uderzeniem, natomiast
McCall jest bardzo pewny siebie w obronie. On czuje się bezpieczny w każdym momencie pojedynku, potrafi przyjąć bardzo mocny cios i to powoduje, że przez cały okres walki Rekowski będzie w zagrożeniu. Natomiast McCall w mniejszym i jak przyjdzie to zmęczenie, to McCall może złapać mocnym ciosem Rekowskiego, czego oczywiście mu nie życzę. A to, że Rekowski postanowił przybrać na masie, jeszcze może mu jakąś w sensie pomóc coś przed tym rewanżem, bo wiem, że taką decyzję podjęli z trenerem, żeby przybrać parę kilogramów, żeby był za szczupły do tego McCalla. Być może. Są dwa warianty na tą walkę. Jeśli Marcin zamierza pracować dużo na nogach, to jest zły pomysł. Natomiast jeśli ma zamiar bliżej takiej amerykańskiej szkoły boksować, czyli oszczędzać nogi, trochę więcej balansować tułowiem, zmieniać tylko kąt ustawienia w stosunku do przeciwnika, to może pomóc. McCall nie jest ruchliwy na nogach i niewielki ruch ze strony Marcina Rekowskiego może powodować jego problem, a te kilka kilo spowoduje, że Marcin będzie się czuł mocniejszy, pewniejszy siebie. Także no, z jednej strony to jest dobry pomysł, ale to też zależy od taktyki. Andrzej Fonfara, Adonis Stevenson? Ciężkie pytanie. Kolejne. Jeśli mam się wypowiadać jako kibic, jako ekspert, no to jeśli mam się wypowiadać jako ekspert, to myślę, że skończy się to do trzeciej rundy na korzyść Stevensona. Myślę, że Stevenson trafi którymś z mocnych ciosów. Andrzej ma bardzo mocną lukę w obronie i tak szybki, dynamiczny i mocno bijący zawodnik jak Stevenson na pewno to wykorzysta. Floyd Mayweather kontra Majdana? Może być w końcu jakaś niespodzianka, czy Floyd już jest nie do ruszenia do końca kariery? Nie wiem, czy do końca kariery, nie wiem, jakie ruchy wykona obóz Floyda Mayweathera. Może przejdzie do wyższej kategorii wagowej, gdzie Floyd może mieć problemy, natomiast w tej walce to jest walka do jednej bramki. Floyd wygra to zdecydowanie, Majdana nie znajdzie go w ringu ani przez sekundę. Chisora, Tyson Fury. Tyson Fury jest zupełnie zawodnikiem niesprawdzonym. Z drugiej strony ciężko mi być tu obiektywnym, bo mam jakiś niesmak do Tysona Fury ze względu na jego wypowiedzi i zachowania na konferencjach prasowych i generalnie jego sposób bycia moim zdaniem jest brzydki i trochę niespełna rozumu, także sercem będę za Derrickiem Chisorem i myślę, że wcale w tej walce nie jest bez szans. Zobaczymy, czy będzie w stanie przyjąć mocny cios Tysona Fury'ego, bo Chisora słynął z tego, że jest bardzo odporny na ciosy, natomiast te gigantyczne boje, które toczył z Kliczkiem, Heleniusem, trochę osłabiły jego odporność na uderzenie i jeśli będzie w stanie przyjąć cios Tysona Fury, to wygra. Natomiast zobaczymy, czy będzie w stanie to zrobić. O Kliczka chyba nie ma co pytać, nie? Lepaj dysponuje bardzo mocnym uderzeniem, a Władimir nie jest wcale odpornym zawodnikiem psychicznie. Pokazał to na przykład w walce z Powietkinem, kiedy czekał, aż Powietkin umrze ze zmęczenia, gdzie mógł znokautować już go praktycznie, żeby zaryzykował od piątej rundy. Dlatego Lepaj na pewno z takim ciosem nie stoi na straconej pozycji, tylko że Władimir ma naprawdę duże umiejętności, potrafi równie mocno uderzyć, nawet myślę, że mocniej, także jest zdecydowanym faworytem w tej walce. I to już wszystko w dzisiejszym odcinku. Dzięki, że byliście z nami. Życzymy Wam wesołych świąt i do zobaczenia za tydzień. Pa!